Zapraszam dzisiaj na domowe spa, czyli świece do masażu. Witam. Dzisiaj zapraszam Was na domową świecę do masażu z okazji walentynek. Fajnym może być pomysłem na prezent. Będziemy potrzebować do tego. Mam tutaj masło Shea, nierafinowane. Jak kupuję właśnie w takich pojemniczkach. Wszystkie proporcje Wam później w opisie dam. Tu jest masło kakaowe i macerat z nagietka. I to rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Masło kakaowe, będzie miało fajny zapach. Przy okazji to właśnie nawilży skórę, zregeneruje. I macerat z nagietka własnej roboty. I te oleje wszystkie muszą się rozpuścić i na koniec, jak już się rozpuszczą i przestygną, dodam olejki eteryczne. Tu mam olejek pomarańczowy i dla relaksu lawendowy. Mamy już rozpuszczony ten wosk, masło kakaowe i masło Shea z maceratem z nagietka i będziemy przylewać teraz do, mam takie pojemniczki, tu mam taki po prostu zwykły taki do mleka pojemniczek. Tu dałam bawełniany sznurek, a tu jest taki knot już gotowy, można go kupić w sklepie internetowym. I będziemy jeszcze tutaj dodawać do tego olejki eteryczne. Ja tutaj dam kilka kropel olejku pomarańczowego. Około 10-15. Będzie ładnie pachnieć. I wlewamy. Później chowamy to do lodówki, żeby zastygło. Tu już świeca prawie gotowa. Podłożyłam sobie, tutaj dałam patyczki takie do sushi, żeby po prostu ten knot stał prosto. I tą świecę chowamy teraz do lodówki, żeby te woski z tym olejem stężały. I będzie gotowa świeca. Pokażę Wam później, już będzie gotowa. Kolejną świecą będzie świeca lawendowa. I tu mamy wosk pszczeli. Proporcje dokładne będą w opisie. Przekładamy to wszystko do pojemniczka w kąpieli wodnej, będziemy rozpuszczać. Tu mamy olej kokosowy. I olej z pestek winogron. Tak wlejemy sobie do kieliszka. No i czekamy, aż się wszystkie oleje rozpuszczą. Woski i olej kokosowy rozpuści w tej kąpieli wodnej. No i będziemy dalej robić świece. Już mamy rozpuszczony wosk pszczeli i olej kokosowy. Będziemy dodawać teraz olej eteryczny z lawendy. Też tak około 10-15 kropli. O, wosk pszczeli szybko dosyć zastyga, więc trzeba to robić w miarę szybko. I przelewamy teraz do naszego pojemniczka na świecę. Czekamy, aż przestygnie. Można schować do lodówki, żeby to szybciej po prostu stężało. Widzicie, jak szybko zastyga ten wosk pszczeli. Ja jeszcze dam, póki jeszcze nie jest taki do końca zimny, dodam troszkę jeszcze, żeby to ładnie wyglądało. Tu mam suszoną lawendę. No i nasza świeca
do masażu gotowa. Już mamy gotowe świece po wyjęciu z lodówki i możemy teraz zapalić. Żeby świeca się rozpuściła, trzeba poczekać kilka minut. No i później, jak się lekko rozpuści, przelewamy na rękę i masujemy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. zielonaona.pl Dziękuję.